Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny odcinek z naszej serii Sprawdzanie Map. Dzisiaj sprawdzimy sobie mapę gier, zalecie, dokładnie tak. Mapa, którą wyszła dosyć niedawno, ale ja tak troszkę nagram te odcinki, że tak powiem, z opóźnieniem, więc przepraszam serdecznie, ale mimo to chcę być w miarę na bieżąco, więc muszę sobie narobić najpierw zaległości, żeby być na bieżąco, prawda? Dlatego dziś właśnie gier zalecie jest tutaj od ziomeczka Dragon X, tak się nazywa, Polak. Rodak, także wymiennik, jak najbardziej. No i słuchajcie, mapa w sumie co tutaj posiada? Mapa nie jest uniwersalna, dlatego nie jest pod wszystkich graczy. Jest przeznaczona dla graczy, którzy cenią sobie prostotę, porządek i duże pola. No i prosto i tyle, nie? Faktycznie mapa jest taka dość prosta, bo mamy wioskę, same pola, jakieś skupy, raz na jakiś czas coś się pojawi i tam gospo, nie? Więc faktycznie na mapie bardzo mało rzeczy jest, tak ogólnie, ale jak to sam autor napisał, prostota, nie? Na mapie znajdziemy 33 pola, 39 landów, 2 skupy zbóż, skupy okopowe, skup opornika, skup słomy, siana, kieszonki, 2 skupy z artykułami pochodzącymi z fabryk, szklarni i tym podobne, zakład przemysłu drzewnego, skup kamieni, sprzedaż wapna, stacje paliw, sklep z warsztatem, znajdźki, bramy otwierane automatycznie i też ciekawe, bo nie, że automatycznie, że podchodzimy, klikamy, tylko same się otwierają po prostu, nie? No plus i na minus to zaraz do tego przejdziemy, nie? Na pewno. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki, m.in. Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition DFS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Automatyczne oświetlenie po zmroku, czyli po prostu tutaj świateła i pewnie w oknach też to jest, nie? Także okej. Okay. Na mapie wszystkie budynki i ogrodzenia są mojego autorstwa, niespotykane nigdzie indziej, jeśli uważasz, że są na tyle dobre, że chcesz wykreślać je na własnej mapie, będzie mi miło i wyrażam na to zgodę. Życzę mi rozrywki. No, także macie od razu od Dragona pozwolenie na używanie tych budynków. No i spoczko, nie? Ogólnie co do budynku, właśnie tak jeszcze powiem, nie jest to najlepsza jakość, wydaje mi się, że to nie jest nawet jakość taka Farminga 22, jest troszkę tam lekko niżej, ale wiadomo, lepiej chyba robić modele jakości średniej i potem się rozwijać na te lepsze, niż nie robić w ogóle, nie? Bo dużo mapmakerów teraz robi tak, że nie robią modeli, tylko gdzieś tam po prostu sobie szuka czegoś w necie. No i też jakby w tym miejscu z modelowaniem stoją, no a według mnie mapmakerzy powinni trochę umieć modelować, nie? Jednak takie czasy nastały, że modelowanie trochę podstawą się zrobiło, nie? No ale nic. Kiedyś mapy się robiło 2 miesiące, gdzieś się robi rok, także no jest nieźle, nie? Ta mapa pewnie roki była, nie była robiona, chociaż jeżeli robi to sam te budynki i nie jest jakby gościem, który siedzi ciągle na chacie, to pewnie gdzieś tam po pracy sobie pewnie siadał i to robił, więc pewnie długo mu to zajęło, nie? Nie wiem ile dokładnie, nie napisał, ale mniej więcej tyle by to mniej więcej wyglądało, że tam coś koło roku pewnie taką mapę trzeba robić, żeby ona wyszła w miarę, o, tym bardziej, widzicie, wszystkie modele są jego, także szacunek. O, to w ogóle fajnie ten, to nie, a nie, to nie jest podrutowane. Myślałem, że to jest z tych oryginalnych desek, ale nie, jednak nie. No, więc spoko. Słuchajcie. Boczki klekoco sobie, okej. Niechaj się klekocą. Mamy też jakąś tutaj budowę ogólnie, jak widzicie w tym miejscu. Są też znaczki, tam dzisiaj znalazłem dwie znaczki w środku, więc tak sobie chciałem wejść do środka, zobaczyć jak to wygląda i są znaczki faktycznie. No ogólnie bardzo ładnie wyglądająca okolica tak naprawdę. Tu mi się też podoba to miejsce, nie wiem czemu, ale mi się strasznie kojarzy z mapą Venturia brzozówką. Czy wam też? Takie trochę klimat tutaj czuję brzozówkowy, nie? Lekutko mi się rzucił, ale może mi się po prostu wydawać. Także co to jeszcze mamy? No gospy, ogólnie gospy są ładne. Uważam, że ładnie te gospodarstwa są zrobione. Większość raczej takich w polskich stylach. Niektóre jakieś takie ładniejsze wioski, działki, niektóre mniej, ale zawsze coś tam. To jest w ogóle taki domek chyba, którym się gdzieś tam pochwalił bardziej, bo jest on na okładkę jak się wchodzi, także fajnie. Okej. Co to jeszcze mamy? Mamy tutaj ule, więc tak to sobie to wygląda. Jakieś ptaszki w środku sobie chodzą, znaczy latają, więc git. Las, który też jest w miarę ok. No, jest trochę pustawy, ale
typowa podwycinka, nie? Więc tutaj fajna sprawa, można się gdzieś tam bawić w tym lesie, bo to jest oczywiście mapa gier za lesie. Haha, dobra, żartowałem. Mniejsza. Drewmar. Zakaz przemysłu drewnego, no i okej. Okay. No i tu mamy wszystko, co potrzeba nam do produkcji. Mamy też tutaj wióry, pewnie skup jakiś. O, trochę to się coś rozciągnęło. Ale ok. A, i tu... Aha, to właśnie te automatyczne bramy, nie? Że nie podchodzimy nic, a one same się jakby włączają. A czy mam taki pomysł? Co to się wyda... Aha, po prostu jest taki ten. Okej. Okay. Okej. Okay. Na tej sali to działa, spoczko. W ogóle fajna tekstura drogi, nie wiem czy autorska, ale jeżeli tak to ładna, fajny pomysł z tym, git, nie? Wygląda ok. I tu właśnie mam wyjazd z zalesia, tak widzicie, proszę bardzo, zaraz sobie wjedźmy. I możemy zaczniemy od tego, że mam pokazać gospodarstwo. Bo na gospie trochę czy to się znajduje i za chwilkę wam pokażę co i jak. Tu właśnie w ogóle tędy się jedzie tam tą wioskę, którą żeśmy dopiero mijali. O, ja sobie tutaj pozwoliłem sobie odbić w samą stronę, ale jedziemy sobie teraz tędy. Teraz widzimy statyki. Nie, no ładnie to wygląda. Kurczę, takie... Taka zadbana wioska po prostu, nie? No i tędy sobie jedziemy. Znowu mamy klekosące bośki. Ale klekose. No i tu mamy już jakąś tam... Nie wiem, to jest ażur wyłożony. No i tu mamy gospodarstwo. Też fajny sposób ogólnie zrobione, bo na pewno charakterystycznie wygląda ta brama, jak i całe ogrodzenie. Z takim, wiecie, metalowo-drewnianym stylem. W ogóle cały gospodarstwo taki jest, więc bardzo fajnie. Pomysł spoko. No i tu mamy takie coś. To są chyba niektóre rzeczy z mod huba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, tu mamy oryginalną oborę. Jest dziadka pewnie autorstwa właśnie Dragona. Jest chatka, jest garażek, do którego też możemy wejść zapewne? Możemy. Świetnie, to odpalamy to. I w tej wiatce mamy, czy w tym garażu mamy takie coś. O, to jest... O, klamyczka się otwiera, ale to trudno. Jest jakieś światełko tutaj jeszcze? Aha, ono chyba samo się włącza. No, jest kosteczka ładnie wyłożona, więc spoczko. Z tyłu mamy jakiegoś, nie wiem, powinien być gryl jeszcze. Gdzie jest gryl? Dobra, nie ma gryla, dwie gwiazdki, zaraz zawalcie mu w dół. Nie, żartuję oczywiście. O, a tu jest spanko, ej, no tak, myślę, że to jest spanko, co było? Jakaż te ikonki? One ci by dodane u kogoś, na mapie. Chyba też u Venturia, może, ale nie jestem pewny. Dobra, przechodzimy sobie przez furteczkę, no i to mamy gospo, nie? Gospo, wiadomo. Oryginalne budynki wykreślane. W sensie, dobrze, nie dobrze, ja na klubie jak ktoś tam dodaje coś od siebie, ale jak też nie zawsze ktoś się czuje na siłach wymodelować jakieś super mega rzeczy, to dajcie oryginalne, to się nic nikomu nie stanie, wiesz, nie? A to w ogóle są silniczki, nawet nie zauważyłem tego. Ale fajnie, no dobra, to jest to oryginalne, wiadomo. I tu jeszcze mamy takie maszynki. Ogólnie widzicie, maszyny są spore na starcie. Mamy dwa klasy. W ogóle właśnie na to się spotyka to, że mamy dwa takie same klasy. To jest Axion 800 i to jest to... A to jest Arion 920, okej. Okay. Czyli średni i duży sprzęt, okej. Okay. No dobra. Więc git. Ja chodzi o pola, to widzicie sami, tak jak napisali, nas pisał autor, że jest to mapa na duże maszynki. Więc git. Ogólnie słabo, że tak dużą część mapy niestety mamy niedostępną, bo zobaczcie, że to... mapa ogólnie jest niby duża, ale tak naprawdę... jakaś taka właśnie się wydaje mała, nie? Przez to, że dużo część tych gospodarek właśnie, czy tych gospodarek, tej mapy poszło na zakończenie. No szkoda na pewno, szkoda trochę, ale nawet nie mimo to jest okej, nie? Bo na przykład jak jeżeli tu mamy gdzieś tam asfalt, no to tu mamy pole niedostępne, bo to jest jako zakończenie mapy. O, odnośnie samego zakończenia, trochę słabo, że tu nie ma tak jakby nic więcej poza takim plainem dookoła, taką sferą, która jest. Bo na przykład, no wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę coś jeszcze powinno być, może jakieś drzewka albo coś, tak nie mówię o plainie z drzew, ale zasymulować jakieś, nie wiem, zjazd w dół, jakąś górkę taką, bo z reguły zakończenie map wydaje mi się powinno tworzyć się w taki sposób, że gracz z perspektywy gracza, czyli nie tak jak ja latam, czyli z takiej perspektywy gracza, nie powinniśmy wiedzieć, że tam jest zakończenie, nie? Jakby takie, że się kończy mapa. Tak mi się wydaje, że tak powinno być dobre zakończenie zrobione. No tu jest zrobione to tak, że jakby no widać tam taki odcięcie mapy. Troszkę szkoda, ale z drugiej strony no... no gdzieś tam to nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, jeżeli bym sobie grał na tej mapie na jakiś pola, pewnie bardziej pola na środku, żeby tam gdzieś po tej granicy nie jeździć. Myślę, że też rozumiecie. Tu mamy sąsiada. Sąsiad, który zajmuje się pewnie jakimś skupem. Tutaj mamy silosy, tak? I tu też są te właśnie automatyczne bramy. Jedna i jak i druga tutaj są. Belki, a tu mamy co?
Też belki. No to spoko. Tu jest oborniczek. Okej, ale tu się oborniczek zrobił. No i tu mam jakąś tą dróżkę, nie? Dróżka ogólnie bardzo fajna droga. Fajna tekstura jest zrobiona. Naprawdę to jest. To jest okej, nie? No, jest ok. Jest ok. A, i tam jest zakończenie, okej. No bardzo, bardzo mała mapka, powiedziałbym. W sensie niby są takie tu pola duże, bo powiedzmy, nie wiem, no 16 hektarów mamy. Mamy tu kolejne 16. Mamy 5,5, nie? Jakby trochę tutaj jest tych rzeczy. Mamy te działki fajnie leśne porobione. Ja w ogóle bardzo lubię, jak działki leśne zrobione w ten sposób. Po prostu, nie? Nie tam jakoś szlaczkami. Tylko działka to działka i tyle, nie? To jest rzecz spoczko na pewno. O, to też kupujemy z lasem od razu. Więc nie jest na pewno źle. I dalej chodzimy już do wioski. Tak, do wioski też widzieliśmy. To może przejdziemy sobie dalej, bo tu też mamy chyba zakończenie mapki. Dokładnie, jest zakończenie. A jeżeli chodzi o dalszą część, to mamy skrzyżowanie, w którym też wyjeżdżamy sobie z zalesia i jedziemy sobie dalej. I tu właśnie mamy chyba jakiś taki większy skup. Już taki typowo większy skup. Dobry plon, twoje zyski w naszych rękach. Okej, okay. Chyba twoje zyski w naszych rękach, no to ma sens. No tak, to ma sens, twoje zyski w naszych rękach, nie? Aha, i tu mamy kolejne, takie ten. To się otwiera? A, no myszkę się otwiera, dobra, spojrzał. Może tak nie byłem przekonany do końca. Czyli możemy tak uruchomić sobie ręcznie? Możemy ręcznie też uruchamiać, jakby co. Gdzie ja myszką mogę manipulować tym? No dobra, i tu pewnie mamy jakieś plony, tak? Znaczy plony, tu mamy po prostu nawozy w tym miejscu. Są nawozy. Tu są, co tu jest? Tu jest rzepok. A nie, pszenica jakaś albo jęczmień. Dobra, no i tu mamy ten silosik. Nie wiem, czy to jest jego model, ale jeżeli tak, to bardzo ładnie wyjdzie. To jest taki, to jest taka fajna, prosta sprawa, wiecie, z tym wszystkim. I to naprawdę wygląda ok, po prostu. Także to szacunek, bo to ładnie to wygląda, naprawdę jest ok. No i chyba to tyle w sumie, to mam jeszcze jakąś taką dróżkę przejazd. O, tu jest bardzo ładny ogólnie zagajnik. Szkoda, że właśnie mapa jest pusta. Napisał, że mapa jest taka trochę prostotą. Ale widzę, że ogarniałby takie tematy, takie z klimatem. Bo tu wyszło bardzo ładnie. Mamy też jakąś taki zalew z piachem. Więc jest potencjał. Ja też Dragona ogólnie kojarzę z 19, bo robił z zielakiem mapę sandymierskie okolice. I tam wyszło naprawdę mu fajnie. I szkoda, że teraz ta mapka jest taka prosta, bo wiem, że Dragona stać na więcej, więc liczę, szczerze Dragon, że kolejne mapy wyjdą ci jeszcze lepsze. Bo tutaj też takie spustawo, nie? Ale nie jest źle. Mapa jest jak najbardziej poprawna, jest w porządku, nie? Ale wiem, że tego chłopa stać na więcej, nie? To także ja wierzę w niego i mam nadzieję, że mu wszystko dobrze pójdzie, żeby zrobić kolejną mapę. No, kolejny raz mam otwieranie tego. No i też tutaj troszkę może trawy zabrakło, ale no powiedzmy, że jest okej, nie? Nie, no to nie musi być trawa. Powiedzmy, że to była żwirówka, no i gdzieś tam trochę trawy się przebiła, ale się nie odbiła, nie? Więc może być. No i są takie trochę większe maszynki. Tu mamy stację paliw i tu jeszcze coś mamy agro roll. Zapewne w tym miejscu kupujemy sobie maszyny. Mamy też serwis. Może wejdziemy sobie do serwisu. W serwisie bardzo fajnie, yonder tu jest ogólnie, beczuszka. I tu możemy coś już naprawiać, także w serwisie otwieramy sobie drzwi, bardzo zresztą wysokie. Mamy magazyn, okej. Spoko, też coś podobnego robiłem, więc fajny pomysł jest jak najbardziej. Z takim magazynem na części, co nie? I tu mamy oczywiście sklep. Jest półeczki, wszystko sobie jest powykładane. Tu jest jakaś tam kasa. Ale komputer. Jest kasa, możemy sobie przejść i kupić. A to co mamy? Jeszcze jakiś znaczek? Aha, jak zacząć, dobra. No, więc tu mamy poczekalnię, jest sklepik u nas opodawać. No i kasa, zabieramy, wychodzimy. Stąd, spoczko. Fajny też pomysł na budynek, taki ładnie to wygląda, ładny styl jest tego, nie? No i tu mamy Class Lizard Agro Maszmunia, spoko. Wszystkie marki na licencji. Przejdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce tutaj, a tam jest chyba zakończenie mapy, tak naprawdę, więc tam nie za bardzo możemy pójść. No, jest zakończenie, są jakieś modele low poly, więc tam też nie będziemy pchać, ale widzę, że to chyba same domki, tylko że po reskinach. Ale jak na low poly, totalnie wystarcza, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. No i właściwie to będzie tyle z tej mapy, więcej nie mam co wam pokazywać, bo po prostu w mapie więcej nic nie ma. Dlatego też, no cóż. Dziękuję wam za uwagę, życzę powodzonka autorowi w dalszych mapach. Widzimy się na kolejnych odcinkach Sprawdzonych Map, trzymajcie się do kolejnych. No i cześć, pozdro. Na razie.